Zakłady chemiczne istnieją od 1964 roku. Jest to jedna z największych firm chemicznych w Polsce. Zakłady chemiczne trzeci rok z rzędu zyskały dobre wyniki. W tym roku spółka wypracowała zysku netto 115 milionów złotych. Tutaj widzimy zadłużenie jednostki dominującej. Jak widać, oczywiście tutaj nie nakłaniam do porównywania do tych lat najgorszych. Raczej tutaj się skłaniam do wskazania nawet roku 2011, który kolejny raz wynikowo był fantastyczny, jednak widać, dało się jeszcze w ciągu minionego roku coś poprawić i zdecydowanie obniżyć wskaźniki zadłużenia. Ważnym osiągnięciem dla firmy jest to, że utrzymała wysoką sprzedaż swoich produktów, czyli nawozów i amoniaku. Przychód ze sprzedaży dla władz jest również zadowalający. W ciągu tego ostatniego roku chciałbym podkreślić wzrost przychodów naszej firmy o 8% w porównaniu oczywiście do analogicznego okresu, czyli roku ubiegłego, mowa o 2011. Te przychody to prawie 3 miliardy złotych. Dobre wyniki zakładów są związane również z wejściem spółki do grupy Azoty. To dzięki temu firmie udało się na przykład na korzystniejszych warunkach zakupić energię. Jedna z ważniejszych informacji, która potwierdza stabilność finansową naszej spółki, czyli kapitał obrotowy na poziomie 275 milionów, który jest kolejnym tak naprawdę rekordem od momentu załamania się tej kondycji finansowej naszej spółki. Spowolnienie gospodarcze Unii Europejskiej mogło mieć negatywny wpływ na rozwój zakładów, jednak nie miało. Spółka poradziła sobie mimo kryzysu. Nie możemy w pewnym stopniu powiedzieć, że udało nam się powtórzyć rok 2011, ale życzę sobie i życzę całej firmie, żeby ten rok 2011 powtarzał się jak najczęściej, ale ewenementów na rynku raczej często nie spotykamy. A takim był rok 2011, więc 2012 tak naprawdę po raz kolejny pokazał, że w warunkach trudniejszych możemy się pochwalić dobrymi efektami od strony finansowej, jak i organizacyjnej i zarządczej. W 2012 roku zakłady chemiczne przeznaczyły na rozwój i inwestycje 120 milionów złotych. Władze spółki uważają, że rok ubiegły był stabilny i dobry, jednak życzą sobie wyników sprzed dwóch lat.